Hej, cześć, witajcie. Nazywam się Mariola Wełniak i jestem przewodniczącą Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej. Dzisiaj chciałabym przeprowadzić dla Was szkolenie z praw i obowiązków studenta. Mam nadzieję, że jeżeli będziecie mieli potrzebę w ciągu roku akademickiego, to wrócicie do tych informacji i znajdziecie tam odpowiedzi na pytania Was nurtujące w ciągu roku. A jeżeli będziecie mieli jeszcze dodatkowe pytania po odsłuchaniu prezentacji, to na końcu będzie podany mail kontaktowy i śmiało możecie pisać. Zacznijmy od ogółu praw i obowiązków studenta. Na początku będą prawa. Większość osób na pewno będzie interesować zniżka studencka, o której też wspomnę w późniejszej części prezentacji przy prezentowaniu Wam tego, jak będzie wyglądać legitymacja studencka. Macie prawo do oceny procesu dydaktycznego, czyli po prostu oceniania tego, czy prowadzący według Was prowadzą zajęcia tak, że jesteście w stanie przyswoić wiedzę na zadowalającym Was poziomie. Do pomocy materialnej, czyli do składania wniosków o wszelkie stypendia socjalne i tego typu pomoc. Do indywidualnej organizacji studiów, jeżeli nie możecie studiować w normalnym trybie, i do egzaminu komisyjnego. Mówię o tym bardzo ogólnikowo, natomiast wszelkie informacje jeszcze dodatkowe uzyskacie tak naprawdę w regulaminie studiów, do którego po prostu później Wam powiem, jak możecie zajrzeć, jak bardzo prosto go znaleźć. Przechodząc do obowiązków. Studenci są zobowiązani w szczególności do postępowania zgodnie z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi w uczelni, uczestniczenia w zajęciach i spełniania wymagań zgodnie z regulaminem studiów, przystępowania do egzaminów i odbywania praktyk. Wszelkie informacje odnośnie konkretnych kierunków na danym wydziale również znajdziecie w regulaminie studiów, a także po prostu dostaniecie te informacje na swoich wydziałach od poszczególnych prowadzących w określonym czasie, jeżeli na przykład mówimy o praktykach zawodowych. Wiadomo, jeżeli chodzi o uczestniczenie w zajęciach, to chodzimy na wszystkie zajęcia, które mamy planowo. W tym momencie będziemy mieli kształcenie tak zwane hybrydowe, czyli część zajęć będziemy mieli w formule online, część zajęć będzie w formule fizycznej na uczelni, więc polecam, a tak naprawdę no, obowiązkiem Waszym jest uczestniczenie w każdych zajęciach, zarówno tych, które będą prowadzone na uczelni, jak również tych, które będą prowadzone w formule online. Czyli jeżeli będziecie mieli wykłady online, to po prostu w takim czasie, jaki będzie podany w planie zajęć, powinniście być zalogowani i aktywnie uczestniczyć w tych właśnie zajęciach. Przechodząc dalej, ja, czyli student. Kiedy tak naprawdę stajemy się studentem? I status studenta nabywamy z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut uczelni. Słowo trudne jak immatrykulacja pewnie niewielu osobom coś mówi. W takim uproszczeniu tak naprawdę jest to przynależność do danej grupy, przynależność w tym momencie do uczelni. Przejdźmy do powodów skreślenia z listy studentów. Student może być skreślony w przypadku stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach, stwierdzenia braku postępów w nauce, nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w terminie, niewyniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. To są przypadki, w których możecie zostać skreśleni, ale jeszcze nie jest to konkretny przymus. W tym momencie jest jeszcze szansa, że do tego nie dojdzie. Natomiast jeżeli mówimy już o przypadkach konkretnego skreślenia z listy studentów, jest to niepodjęcie studiów bądź rezygnacja ze studiów, niezłożenie w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, kary dyscyplinarnej, czyli wydalenia z uczelni. W tym momencie widzicie na ekranie legitymację studencką. Na dzień dzisiejszy planowane są również e-legitymacje, które będą w systemie po prostu. Ale co Was na pewno bardzo interesuje i o czym też już wspomniałam na początku,
to zniżki, dzięki niej, dzięki tej legitymacji możecie uzyskać. Są to m.in. 50% zniżki w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej, czyli mówimy tu o przysłowiowych MZ-kach, oraz na przykład 51% zniżki w opłatach za korzystanie z komunikacji PKP do ukończenia 26 roku życia. Wiadomo, dodatkowo jeszcze jak chodzimy do jakiejś lokali na mieście, często też są tam zniżki studenckie, więc warto o to pytać, bo możemy trochę zaoszczędzić, a każdy grosz w budżecie studenckim się liczy, o czym na pewno albo już wiecie, albo się przekonacie. Natomiast pamiętajcie jeszcze o tym, aby zawsze, kiedy chcecie skorzystać ze zniżki, posiadać przy sobie legitymację, bo jest to dokument, który upoważnia was do odebrania tak naprawdę tej zniżki i to, że ona jest w systemie, nie oznacza, że możecie z niej korzystać, jeżeli nie macie jej przy sobie. Jeżeli chodzi o samorząd studencki, czym zajmujemy się w samorządzie? Samorząd tak naprawdę tworzą wszyscy studenci z naszej uczelni, natomiast działa on w takich konkretnych już dziedzinach poprzez swoich przedstawicieli. Do czego też zachęcam, bierzcie udział w wyborach, głosujcie na danych wydziałach, bo możecie mieć wpływ na to, w jakim kierunku będziemy szli z działaniami studenckimi. Co należy w szczególności do zadań samorządu? Reprezentacja ogółu studentów, czyli tak naprawdę każdej jednej osoby, która właśnie ogląda ten filmik, działalność w zakresie spraw studenckich, uzgadnianie treści aktów normatywnych i opiniowanie ich. Brzmi zagadkowo, ale chodzi po prostu o to, żebyśmy dbali wspólnie o nasze studenckie prawa i również też obowiązki i mieli po prostu możliwość opiniowania tego ze studenckiej perspektywy. Rozdział środków finansowych przeznaczonych na sprawy studenckie oraz animowanie życia kulturalnego studentów. W tym momencie widzicie kilka tak naprawdę ikon, grafik, plakatów, zdjęcie również z imprez i akcji, które organizowaliśmy w niedalekiej przeszłości. Między innymi Wielkie Otrzęsiny Politechniki Opolskiej, czyli współpraca z naszym klubem studenckim SINA. Organizujemy co jakiś czas imprezy specjalnie dla danych wydziałów, ogólnie dla Politechniki. Także o tym na pewno dowiecie się z naszego fanpage'a na Facebooku. Zapraszam też do subskrybowania go, a raczej polajkowania, żebyście byli na bieżąco. W tym momencie widzicie Piastonalia. Po lewej stronie mamy zdjęcie naszego sztabu piastonaliowego z roku 2019. I w tym momencie chciałabym wam wyświetlić krótki filmik promocyjny i pokazać wam, jak u nas tak naprawdę wyglądają Piastonalia.
Właśnie obejrzeliśmy filmik przedstawiający nasze Piastonaria 2019. I teraz możemy jeszcze przejść na chwilę do opowiedzenia Wam, co jeszcze oprócz na przykład piastonaliów robimy. Bo okres studencki kojarzy nam się z imprezami, które w obecnym czasie, wiadomo, wyglądają troszkę inaczej niż dotychczas, ale oprócz imprez organizujemy też różne akcje, m.in. szlachetną paczkę, ale też wampiriadę. Wampiriada już u nas miała wiele edycji. Liczymy ją już w dziesiątkach i z roku na rok organizujemy tak naprawdę dwie edycje, jesienną i wiosenną, i mamy coraz więcej osób, które chcą pomagać. Już dzisiaj zachęcam Was do śledzenia również fanpage'a naszego samorządowego, na którym, jeżeli są jakieś wydarzenia, to zawsze Was o tym informujemy i stamtąd po prostu dowiecie się najwięcej. Przechodząc do kolejnego tematu, którym jest pomoc dla studenta, przejdźmy do stypendiów. Jak widzicie, mamy wiele możliwości zdobycia stypendium. Jest to m.in. stypendium rektora. Stypendium rektora na zasadach ogólnych, o stypendium rektora na zasadach ogólnych może ubiegać się student najwcześniej na drugim roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Aczkolwiek istnieje też stypendium dla studentów pierwszego roku. Co zrobić, żeby otrzymać takie stypendium na pierwszym roku i czy spełniacie warunki, aby otrzymać takie stypendium? Zajrzyjcie na naszą stronę. Tam będziecie mieli podlinkowane wszystkie dokumenty, które mogą Wam się przydać w tej kwestii. Natomiast jeżeli mówimy już o stypendiach, na przykład jeżeli będziecie na drugim roku, to stypendium jest przyznawane zawsze na wniosek studenta. Więc pamiętajcie o tym, żeby na początku roku akademickiego sprawdzać, jakie dane są podane na USOS-ie, jakie są terminy, jakie wnioski trzeba złożyć, co da się przesłać elektronicznie, co trzeba dosłać pocztą bądź dostarczyć osobiście. Myślę, że warto. Jeżeli nie złożycie takiego wniosku, to uczelnia sama z siebie nie ma takiej mocy, żeby przyznać Wam dane stypendium. Co jest jeszcze ważne? Stypendium jest przyznawane do 10% studentów na każdym kierunku studiów. Ale tutaj w domyśle jest zapisana średnia ocen plus osiągnięcia naukowe, czy też sportowe i artystyczne. To wszystko jest sumowane i na tej podstawie po prostu jest klasyfikowane te 10% studentów na każdym kierunku, aby te osoby mogły otrzymać stypendium. Co jeszcze jest kolejną bardzo ważną rzeczą, jeżeli studiujecie na dwóch różnych kierunkach, to stypendium możecie otrzymać wyłącznie na jednym kierunku studiów. Jeżeli chodzi o wysokość stypendium rektorskiego, tutaj mamy podane orientacyjne kwoty, które powiedzmy, że utrzymywały się w poprzednich latach. Najniższy próg stypendium wynosił 400 zł, średni próg stypendium wynosił 600 i najwyższy próg to było 800 zł miesięcznie. Możemy również otrzymać stypendium socjalne. Przeznaczone jest ono dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód w rodzinie nie może przekraczać 1051 zł i 70 groszy netto miesięcznie. Ta kwota jest dla Was w tym momencie orientacyjna, ponieważ jest to kwota z ubiegłego roku. Natomiast chciałabym Wam przekazać już w dniu dzisiejszym, jak mniej więcej właśnie to wygląda, jaki to jest przedział kwot, który możecie mieć, którego nie możecie przekroczyć. Natomiast aktualne kwoty będą podane na pewno na stronie Politechniki Opolskiej, właśnie w zakładkach związanych ze stypendiami, z pomocą materialną dla studentów. Jeżeli otrzymujecie stypendium socjalne, możecie również otrzymać do niego dodatek mieszkaniowy w celu tak naprawdę powiększenia waszego tego jeszcze budżetu, jeżeli wynajmujecie mieszkanie bądź potrzebujecie jeszcze większej kwoty pieniędzy.
kolejną możliwą opcją zasilenia swojego konta tak naprawdę jest coś takiego jak zapomoga. Zapomoga jest to jednorazowa pomoc materialna przyznawana studentowi, który znalazł się, uwaga, przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Maksymalnie można pobrać dwie zapomogi w ciągu roku akademickiego, czyli w ciągu od października tak naprawdę do czerwca. I co liczy się tak naprawdę w taką zapomogę? Wszelkie kradzieże, które powiedzmy uniemożliwiają wam studiowanie, powodzie, ciężkie choroby studenta bądź najbliższego z waszych członków rodziny, który, jeżeli ta sytuacja nie pozwala wam studiować bądź bardzo utrudnia wam studiowanie, takim najbardziej, myślę, przyziemnym powodem, z którego wiem, że na przykład ktoś otrzymał zapomogę, jest chociażby pogorszenie się wzroku. Pogłębiona wada wzroku i potrzeba nowych okularów. Jeżeli na przykład ktoś nie miałby pieniędzy na te okulary, wiadomo, że to też nie są tanie sprawy, to wtedy można się zwrócić z wnioskiem o zapomogę. I jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w takim momencie otrzymacie tą zapomogę na te okulary. Jeżeli chodzi o domy studenckie. Tutaj widzicie trzy z naszych domów studenckich. Jest jeszcze jeden dom studencki, który jest zlokalizowany przy ulicy Małopolskiej 22. I również na parterze właśnie tego budynku znajduje się biuro samorządu studenckiego. Jeżeli macie jakieś problemy, chcecie o coś zapytać, coś z tej prezentacji będzie niejasne, to zapraszam do kontaktu mailowego. Mail będzie podany na końcu prezentacji, tak jak już wspomniałam. Ale nie bójcie się też do nas przychodzić i pytać po prostu po studencku, jak kolega, kolegę, koleżanka, koleżankę. Zawsze wam odpowiemy, a jeżeli nie będziemy znali odpowiedzi, to poradzimy się osób, które będą w stanie nam wszystkim pomóc. Tutaj mamy zbliżenie na akademiki. Ten obiekt, który tak naprawdę łączy te trzy budynki, to tak zwany łącznik. Tam znajduje się biuro obsługi studenta, o którym również wspomnę później, tak zwany dziekanat. Natomiast kolejną opcją stypendium dla osób jest stypendium dla osób niepełnosprawnych. Stypendium to można otrzymać posiadając orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, bądź po prostu od ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, bądź częściowej niezdolności do pracy. Myślę, że nie będę tutaj rozwijać szczegółowo tematu, ponieważ dotyczy to nie wszystkich studentów, a same zainteresowane osoby również mogą wszystko doczytać dokładnie w wytycznych odnośnie pomocy materialnej dla studentów. Jest jeszcze opcja stypendium ministra. Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych. O tym stypendium możecie poczytać na stronie ministerialnej i możecie się ubiegać o nie dopiero po zaliczeniu pierwszego roku studiów. I tutaj nie ma wyjątku. W Opolu i studiując na Politechnice Opolskiej macie możliwość również zdobycia stypendium prezydenta miasta. Aktualne informacje na dany moment, na dany rok akademicki znajdziecie na stronie www.opole.pl. Do czego was też zachęcam, bo jeżeli się uczycie, jeżeli macie osiągnięcia i tak naprawdę jesteście w czymś bardzo dobrzy, wybitni i możecie sobie zasilić dodatkowo budżet, to dlaczego mielibyście z tego nie skorzystać? Kolejną opcją zasilenia swojego budżetu jest wzięcie kredytu studenckiego. Jest on wypłacany co miesiąc w ratach, od 400 zł do 1000 zł. Jest on udzielany na okres nie dłuższy niż okres waszych studiów. Możecie go przeznaczać na własne wydatki związane ze studiami, kosztami utrzymania poza domem, odłożyć, a nawet zainwestować. Tak naprawdę dostajecie te pieniądze na swoje konto i nikt nie zagląda wam do portfela, co z nimi zrobicie. Dostajecie preferencyjne warunki. Okres spłaty, co ważne, jest dwukrotnością okresu pobierania. Czyli jeżeli dostaniemy tak naprawdę kredyt studencki na 2 lata, to będziemy go spłacać przez 4 lata. I automatycznie, tak samo jeżeli pobieraliśmy
kredyt w racie 400 zł, to będziemy spłacać 200 zł miesięcznie. Termin rozpoczęcia spłaty to 2 lata po ukończeniu studiów przez Was. Istnieje też możliwość umorzenia części kredytu. I w tej kwestii zapraszam Was do odwiedzenia strony i kliknięcia po prostu w wyszukiwarce linku, który właśnie widzicie przed sobą. O co chodzi z umorzeniem kredytu? Część osób, która będzie miała wybitne wyniki w nauce i będzie zasłużona tak naprawdę, będzie mogła wnioskować również o umorzenie części kredytu. Udaje się to niewielu, natomiast też warto się tym zainteresować. Przechodząc do ubezpieczenia. Pamiętajcie, że do 26 roku życia jesteście tak zwani podpięci pod ubezpieczenie rodziców i nie musicie płacić za leczenie. Mówimy tutaj o standardowym NFZ-cie, ale jeżeli z jakiegoś powodu właśnie rodzice nie opłacają składek, macie prawo ubiegać o ubezpieczenie opłacane przez uczelnię. I bardzo ważna kwestia, w obecnych czasach często jako studenci pracujemy. Pamiętajcie o tym, że gdy podczas studiów podejmiecie pracę i są odprowadzane składki zdrowotne, jeżeli zakończycie tą pracę, to pamiętajcie, żeby zgłosić waszym rodzicom i firmie tak naprawdę rodziców, żeby podpięli was pod to ubezpieczenie, ponieważ jeżeli wy zatrudniacie się sami i macie odkładane składki zdrowotne, to jesteście tak jakby odpinani od tych rodziców. Jest jeszcze jedno ubezpieczenie, o którym warto wspomnieć. Nie ma obowiązku posiadania go. Natomiast przy odbywaniu praktyk każdy będzie musiał zakupić chociażby czasowe tego typu ubezpieczenie. A na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, szczególnie na wychowaniu fizycznym, myślę, że bardzo konieczne w razie W, tak zwanego, jest wykupienie takiego ubezpieczenia. Jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na studiach. Jest to fakultatywna forma zabezpieczenia, która jest bardzo korzystna dla studentów. Pamiętajcie o tym, bo to ubezpieczenie daje więcej możliwości otrzymania odszkodowania, jeżeli faktycznie coś się stanie na przykład na zajęciach czy wychowania fizycznego, czy też na zajęciach po prostu w jakimś laboratorium, czy podczas odbywania praktyk. Uczelnia. Jeżeli chodzi o całą Politechnikę Opolską, to aktualnie widzicie 6 naszych wydziałów, idąc kolejno, jak mówią wskazówki zegara, jak pokazują wskazówki zegara. Po prawej stronie mamy Wydział Inżynierii, Produkcji i Logistyki. Później mamy Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Wydział Budownictwa i Architektury oraz Wydział Mechaniczny. Są to budynki, w których głównie studiując na danym wydziale będziecie mieć zajęcia. Jeżeli mówimy o organizacji studiów, wspomniałam wcześniej o Centrum Obsługi Studenta, czyli o tak naprawdę dziekanacie. Nasze główne Centrum Obsługi Studenta, czyli w skrócie COS, znajduje się przy ulicy Mikołajczyka 16. Jest to budynek, o którym też wspominałam wcześniej, łączący 3 akademiki, tak zwany łącznik. Jeżeli chodzi o biura Centrum Obsługi Studenta, jest to tak naprawdę ułatwienie i krok w stronę studentów, ponieważ na 4 wydziałach, których skróty literowe możecie zobaczyć również na ekranie, możecie otrzymać zaświadczenie o byciu studentem, zaświadczenie o ukończeniu studiów, przedłużenie ważności legitymacji studenckiej, czy też złożenie podania o indywidualną organizację studiów. Te sprawy możecie kierować do swoich biur Centrum Obsługi Studenta na wydziale i nie musicie tak naprawdę czasami na przykład z Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii jechać w inny kraniec miasta, żeby załatwić podaną tutaj sprawę. Przechodząc do roku akademickiego i organizacji roku akademickiego, wchodząc na stronę Politechniki i zakładkę Centrum Obsługi Studenta, klikając w zakładkę kolejną Organizacja Roku, następnie Organizacja Roku Akademickiego, zobaczycie następujący widok, taką a la tabelkę.
Już niedługo powinna się ona pojawić na stronie, więc śledźcie uważnie i co w niej, jakie dane są w niej zawarte, jakie wiadomości, co z niej możecie otrzymać. Są tutaj dni ustawowo wolne od zajęć, czyli dni, kiedy tak naprawdę cała uczelnia ma wolne. Przerwy świąteczne i dni wolne od zajęć, takie ustalone już przez samą uczelnię, oraz sesję egzaminacyjną, czyli okres wzmożonej pracy na uczelni tak naprawdę i okres, w którym studenci odbywają wszelkie egzaminy. A także po prostu dni, w których chodzimy normalnie na zajęcia, tudzież w tym momencie będziemy mieli część zajęć zdalnie, część zajęć fizycznie na uczelni. Oraz takie malutkie literki są tam jeszcze zapisane. Jeżeli będzie już nowy harmonogram podany na stronie i wejdziecie i go zobaczycie, to już tłumaczę, co znaczą te maciubkie literki. Mamy tutaj na przykład zmiany dni. I przykładowo tutaj we wtorek, to jest 10 grudnia, była po prostu zmiana dnia zajęciowego. Czyli zamiast zajęć, które były przewidziane na wtorek, mieliśmy zajęcia, które były przewidziane na tak naprawdę piątek. W celu ujednolicenia ilości tygodni, które musimy zrealizować na studiach. Przechodząc dalej do stricte już zajęć i programów kształcenia. Jeżeli interesuje Was temat programów kształcenia, planów studiów, chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, również odsyłam Was na stronę Centrum Obsługi Studenta. W zakładce Studia i następnie Plany i Programy Studiów znajdziecie zakładki do tak naprawdę planów i programów studiów każdego z wydziałów. Myślę, że tutaj warto zajrzeć, chociaż raz na początek. Nie trzeba tego znać na pamięć, bo to jest zawsze dostępne online, ale myślę, że przyda Wam się po prostu przejrzenie tych dokumentów chociaż raz na początku Waszej kariery akademickiej. Co tam dokładnie znajdziemy? Znajdziemy tam nazwy przedmiotów oraz ich umiejscowienie w poszczególnych semestrach, formy prowadzenia zajęć, punktacje ECTS oraz formy zaliczenia danych zajęć. Jeżeli chodzi o punkty ECTS, brzmi magicznie, natomiast jest to nic innego jak przyporządkowanie ilości punktów względem danych przedmiotów, po to, aby określić, które przedmioty wymagają większego nakładu pracy, a które przedmioty wymagają mniejszego nakładu pracy. Na semestr każdy mamy przewidziane 30 punktów ECTS, czyli rocznie jest ich do zdobycia 60. Jeżeli zaliczamy dany przedmiot, to zdobywamy punkty. Naszym celem jako studentów jest zdobycie wszystkich punktów przypisanych dla danego semestru, dla danego przedmiotu. Jeżeli powinie nam się noga, to możemy nie zebrać maksymalnie 18 punktów ECTS. I co wtedy? Jeżeli nie zdamy jakiegoś przedmiotu, możemy składać podanie o warunkowe zaliczenie tego przedmiotu i jeżeli idziemy teraz na semestr zimowy. Powinien nam się noga przy jednym przedmiocie i składamy podanie o warunkowe zaliczenie go, to zaliczamy go w następnym semestrze zimowym. Czyli po prostu zaliczamy kolejny semestr letni i w kolejnym semestrze zimowym będziemy zaliczać ten przedmiot. Analogicznie mamy z semestrem letnim. Jeżeli powinien nam się noga w semestrze letnim, powtarzamy dany przedmiot w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego. Jeżeli chodzi o ceny tak naprawdę za powtarzanie zajęć, to za każdą godzinę zajęć, czy są to ćwiczenia, laboratoria, projekty czy seminaria, kwota wynosi 10 zł na godzinę. Wykłady i tak zwane poprawianie wykładów nie jest odpłatne. Co warto jeszcze wspomnieć, bo tutaj mówimy o kwotach za godzinę. Jeden punkt ECTS odpowiada od 25 do 30 godzin. I są to godziny zarówno te, które spędzacie samodzielnie, przygotowując się do zajęć w domu, oraz oczywiście te godziny, które spędzacie na uczelni,
z prowadzącym dany przedmiot. Jakie mamy formy zajęć? Formami zajęć są m.in. wykłady, czyli po prostu zajęcia prowadzone dla całej grupy, dla całego roku, który jest przyjęty na dany kierunek studiów. Ćwiczenia, czyli zajęcia przygotowujące tak naprawdę do egzaminu, rozbudowywujące treści wykładowe. Laboratoria, na których najczęściej przeprowadzamy doświadczenia, opisujemy je, robimy sprawozdania. Seminaria, czyli zajęcia, które przygotowują nas do napisania pracy dyplomowej. Projekty, czyli zajęcia, na których, jak nazwa sama wskazuje, przygotowujemy projekty z treści wykładowych lub treści, które są zawarte również na ćwiczeniach. Oraz lektoraty, być może słowo brzmiące magicznie, pod którymi kryją się zajęcia z języka obcego. Sam wygląd zajęć nazwanych danym określeniem może się lekko różnić pomiędzy danymi wydziałami, ale mniej więcej wszystkie oscylują w tym samym zakresie. System USOS Web. Wszelkie informacje, jak się zalogować, co kliknąć, gdzie kliknąć, kiedy musicie, kiedy załatwicie tam jakąś sprawę, kiedy możecie tam znaleźć jakąś odpowiedź na dany problem. Wszelkie informacje będziecie dostawać mailowo. Sprawdzajcie skrzynki mailowe, ale uczelniane i sprawdzajcie USOS-a. Stamtąd jesteśmy w stanie jako studenci wyciągnąć wiele informacji. Z doświadczenia wiem, że niektórzy studenci wchodzą tam bardzo rzadko, co raczej działa na ich niekorzyść, aniżeli korzyść. Więc myślę, że może nie codziennie, bo rozumiem, że nie jesteśmy wszyscy nauczeni wchodzić codziennie na pocztę czy na maila, chociaż niektórzy tak też robią. Ale myślę, że raz w tygodniu minimum warto tam zajrzeć i zobaczyć, czy żadna informacja się nie pojawiła. Tym bardziej przy kształceniu zdalnym na pewno będziecie dostawać tam wszelkie informacje od prowadzących. Jeżeli chodzi o nieobecności. Nieobecności na zajęciach, tak naprawdę na studiach, to już nie są nieobecności, które usprawiedliwimy poprzez usprawiedliwienie od rodziców, o czym warto pamiętać, bo jednak w szkołach średnich usprawiedliwianie nieobecności wygląda inaczej niż na uczelniach wyższych. Usprawiedliwić nieobecność możemy poprzez zwolnienia lekarskie i w danym momencie po prostu jesteśmy zobowiązani, jeżeli chcemy usprawiedliwić obecność, swoją nieobecność i mieć tak jakby obecność, przedstawić zwolnienie lekarskie. Przechodząc do ocen i zaliczeń, tutaj mamy taki schematik. Jest tutaj kilka słów, kilka wyrazów, których znaczenia nie musicie jeszcze znać. Natomiast postaram się je przybliżyć. Kolokwium. Porównując kolokwium do poprzedniego systemu, w którym się uczyliście, czyli do szkół średnich, kolokwium porównałabym do kartkówek. Natomiast zaliczenie jest to większa partia materiału i to już nazwałabym bardziej sprawdzianem. I kolejną formą egzaminu, która jest jeszcze większa i tak naprawdę zawiera w sobie sprawdzenie wiedzy z semestru bądź dwóch semestrów, jest egzamin. Kolokwia i zaliczenia są przeprowadzane przez nauczycieli akademickich w trakcie trwania roku akademickiego. Natomiast egzaminy są przeprowadzane w sesjach egzaminacyjnych. Sesji egzaminacyjnej zimowej bądź letniej. Jeżeli zdamy egzamin i zaliczymy wszystkie egzaminy w danym toku studiów, kończymy studia, czyli otrzymujemy na przykład tytuł licencjata bądź tytuł magistra, czy też inżyniera, ale aby to nastąpiło, musimy mieć zaliczone wszystkie przedmioty, zdobyte wszystkie punkty, wtedy uzyskujemy absolutorium, czyli tak naprawdę potwierdzenie tego, że
potrafimy tyle, ile powinniśmy potrafić. Nauczyliśmy się wszystkiego, co było zawarte w regulaminie, w statucie uczelni, co jest zalecone z ministerstwa, co jest narzucone z ministerstwa. Wtedy otrzymujemy egzamin, wtedy przystępujemy do egzaminu dyplomowego i po jego zaliczeniu, po napisaniu pracy, tak naprawdę otrzymujemy dany tytuł. Jeżeli chodzi o sesję, pierwszy termin. W akademickim trybie nauczania występują pierwsze terminy, drugie terminy i czasami, co jest tak naprawdę przychylnością prowadzących, możemy uzyskać termin zerowy. Zacznijmy od terminu zerowego. Termin zerowy to tak zwany dodatkowy termin. Jeżeli grupa sprawuje się bardzo dobrze na zajęciach, bądź prowadzący uzna, że chce dać dodatkową szansę, ma prawo, ale uwaga, nie obowiązek. Więc jeżeli macie możliwość skorzystania z terminu zerowego, to tak naprawdę to jest dobra wola prowadzącego. To jest, tak jak mówię, dodatkowy termin. Pierwszy termin dotyczy wszystkich, bo co warto wspomnieć, do terminu zerowego czasami za bardzo dobre sprawowanie na zajęciach, aktywność, są po prostu dopuszczani najlepsi studenci z danego roku. Natomiast pierwszy termin jest już obligatoryjny dla każdego studenta danego kierunku, danego roku. Jeżeli nie powiedzie nam się na pierwszym terminie, zawsze mamy jeszcze drugi termin. Jeżeli nie powiedzie nam się na drugim terminie, to niestety, ale nie zdajemy przedmiotu w danym semestrze, w danym roku akademickim i możemy mieć egzamin poprawkowy, za którego uczenie nie może pobierać opłat. Jest jeszcze jedna forma. Jeżeli uważacie, że zrobiliście wszystko bardzo dobrze, byliście przygotowani, natomiast uważacie, że zostaliście ocenieni niesprawiedliwie, możecie wnioskować o egzamin komisyjny, za który uczelnia również nie może pobierać opłat. Natomiast jest to już tak naprawdę taka ostateczna ostateczność, ponieważ do egzaminu komisyjnego trzeba mieć konkretne podstawy, aby było warto tak naprawdę do niego przystępować. Nie jest tak prosto nie zdać pierwszego czy też drugiego terminu. I tak z perspektywy studenckiej, z perspektywy studentki, która już przeżyła 4 sesje egzaminacyjne, warto korzystać z tych zerowych terminów i przykładać się również do tych zerowych, pierwszych. Jeżeli nam się powinie noga, to do drugiego. Jeżeli sumiennie do tego podejdziecie, to na pewno będziecie mieli możliwość zaliczenia tych przedmiotów w takim okresie czasu, który był założony na początku. Co jeszcze mogę wam powiedzieć o studiowaniu, o życiu studenckim, o zasadach studenckich? Studencki savoir vivre, czyli to na przykład, jak piszemy maile. Proszę was, żebyście nie zaczynali maili od słowa w zasadzie witam oraz nie kończyli tego danego maila słowem pozdrawiam. Jest to niewskazane, ponieważ staramy się okazywać szacunek zarówno do pracowników, czy też administracyjnych, czy pracowników, którzy są prowadzącymi dane zajęcia. Starajmy się zaczynać maila, a tak naprawdę zaczynajmy maila od słów. Szanowny panie, szanowna pani, dodając tytuł naukowy danego prowadzącego i stawiając przecinek. Co jest jeszcze ważne, żeby te maile były estetyczne, żeby i miło się je czytało i żeby miło się na nie odpowiadało. Zaczynajcie od kolejnej linijki. Opiszcie problem jak najbardziej możecie. Prowadzący ma zazwyczaj wielu studentów, więc nie jest w stanie zapamiętać was wszystkich. Co za tym idzie? Jeżeli piszecie maila pierwszy raz do danego prowadzącego, przedstawcie się po prostu w tym mailu. Zakończcie go również zwrotem z poważaniem i ponownie się podpiszcie, żeby prowadzący mógł was zidentyfikować.
Często warto również wspomnieć o swoim numerze albumu, żeby prowadzący mógł Was identyfikować szybciej w systemie USOS. Odpowiedni strój, wyciszenie telefonu i niespóźnianie się to również ważne zasady na uczelni. Niewskazane są rozmowy oraz jedzenie na zajęciach. To są zasady, które obowiązują stricte na uczelni. Natomiast jeżeli będziecie mieli zajęcia zdalne, to również poświęćcie ten czas na słuchanie prowadzącego na danym wykładzie. Wiadomo, jeżeli chodzi o wodę, jeżeli jest gorąco, to zazwyczaj nie ma jakichś wielkich przeciwwskazań do tego, żeby ktoś się tak naprawdę napił, wziął łyka wody, żeby nie umarł z pragnienia. Natomiast nie nadwyrężajmy tych możliwości. Na stronie samorządu również będzie uaktualniona zakładka z zasadami, żeby Wam też przypomnieć niektóre, może wrzucimy tam również jakieś anegdotki, które pozwolą Wam zapamiętać, co powinniście robić, czego nie należy robić. Ale samorząd, uczelnia, studiowanie to nie tylko nauka i nie tylko opiniowanie programów, studiów i rzeczy związanych z tą tematyką, więc nie marnujmy studiów. Uczęszczajmy na koła naukowe, do których filmiki również znajdziecie na naszej stronie. Niektóre koła chciały się na szczeblu uczelnianym pochwalić swoją działalnością. Zachęcam do odwiedzenia strony właśnie i obejrzenia pozostałych filmików. Mamy również organizacje studenckie, takie jak Emiter, czyli Studenckie Radio, Orkiestra Politechniki Opolskiej, Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, czy też Akademicki Związek Sportowy, który jest przy Politechnice Opolskiej. Oraz oczywiście serdecznie Was w swoim imieniu, jak również moich kolegów i koleżanek, zapraszam do Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej. Wszyscy do niego należymy, ale jeżeli chcecie podziałać, jesteście zainteresowani bardziej tematyką studiów, niż jesteście w stanie sami ją poznać, to odezwijcie się, czy to na Facebooku, czy mailowo, czy po prostu przyjdźcie do biura. Na pewno i pomożemy Wam, jeżeli będziecie mieli jakieś problemy i pytania. I po prostu może, kto wie, spodoba Wam się i będziecie chcieli uczestniczyć w organizacji, czy to piastonaliów, czy wampiriady, czy jakichś innych akcji organizowanych przez samorząd. Na koniec wyświetla Wam się adres mailowy samorządu oraz adres strony, na którą możecie wejść, czyli www.sspo.pl. Wyświetla się również mail do mnie, więc już powtarzając się kolejny raz, macie pytania, coś jest niezrozumiałe, śmiało piszcie. Po lewej stronie widzimy adres domu studenta Sokrates. Jest to adres naszego biura. Dziękuję, że oglądaliście i dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że filmik pomoże Wam tak naprawdę zrozumieć i zgłębić te podstawy studiowania. Postaram się, aby wszelkie linki, które jesteśmy w stanie Wam przedstawić, były dostępne dla Was gdzieś razem z tym filmikiem. Jeżeli ktoś obejrzał całość na raz, to dziękuję bardzo. Jeżeli oglądacie to tak naprawdę po kawałku, to też super. Ważne, że ten filmik może Wam pomóc. Dzięki.